Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest Thief Simulator 2 i jesteśmy przed domkiem 111, tutaj, czekamy na panią, która ma wrócić właśnie z pracy, która właśnie wraca z pracy, gdyż nagrywałem od 5 minut, ale stwierdziłem, że te 5 minut nie jest zbyt drogocenne, gdyż po prostu dwukrotnie zostałem złapany i musiałem się wycofywać z tego miejsca i wczytywać ponownie i dostawać do środka jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i tak w kółko. Ciekawi mnie to, zamykanie drzwi, R. Bo chyba ta babeczka właśnie mnie wykrywała, dlatego że otwierałem te drzwi i nie zamykałem ich na klucz. Jakby brakowało tego zakluczenia i oni przez to wykrywali, że jestem w środku. Także no, tym razem się zakluczyłem. Nie jestem pewien, czy to było najlepsze rozwiązanie, bo jak będziemy próbowali stąd uciec, to będziemy sobie musieli otworzyć drzwi wyjściowe, co może było nawet bardzo złym pomysłem. Dobra, ewidentnie tu mamy praleczkę, szachownica, to mi się podoba, hajs też mi się podoba. Kurde, no wziąłbym tą deskorolkę, szkielet, ale obawiam się tego, jak tutaj, o właśnie, to mogę wam pokazać, elektronikę. Musimy szukać tych rzeczy, które wychodzą z zasilania, czyli zielony kabelek, czerwony kabelek, i niebieski kabelek, rozbrojone. Także na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Antyczny zegar ścienny, to mi się podoba. Ten telewizor super mi się podoba. To jest dobra rzecz. Odbiornik. Tu jest dużo hajsu. Wzmacniacz, subwoofer. Łiskacz. Pięknie. Tu mają bardzo dużo hajsu, tylko że ja tutaj mam ukraść złotą bransoletkę, która jest w sejfie. Komputer gamingowy na piętrze i zestaw do VR w szafie na piętrze. Oni w ogóle mają tak bogaty ten hajs, że ja tutaj się zastanawiam, za co się tutaj brać, nie? W sensie tak dużo tu mają rzeczy. Dobra, ja bym sobie chętnie też zaznaczył tą drugą osobę i sprawdził jej nawyki. Do 23 śpi, w sensie do 24, ok. A ta druga do pierwszej, ok. Podłóżmy sobie do wody. I mamy niecałą godzinę w grze, żeby dostać się do tego sejfu. No. Jest 3. Kurde! Nie lubię, jak jest tak, wiecie, jeden za drugim. A nam niewiele czasu zostało. 32. Szybciutko. 32. Szlak! Nie 32, tylko 31. Chyba nie zdążymy. Dobra. Olać to. Nie zdążymy, bo ten zaraz wstanie. No jeszcze mi się obudzili oboje. Tego mi brakowało. A nie, nie obudzili się, ale coś ich tam drgnęło. Wiecie, co ja bym sobie zrobił? Ja bym tu zastosował taktykę bezczelną. To znaczy otworzę sobie wszystko, co tu mogę. Otworzymy sobie tu drzwi. Ja wiem, że tam w sejfie, w szafie jest dużo rzeczy i tak dalej. No i ziomuś, dokąd ty idziesz w sumie? No mam nadzieję, że nie tu. Okej, siada tam na kibelku. Luzik. Mnie ciekawi, co będzie, jak ja spróbuję. Dobra, to nie są te, to jest to. I robimy taki byk. I zdupiamy, nie? Dobra. Liczymy na to, że nie od tej strony, w którą biegniemy. Z której strony jadą? Dobra, z tamtej strony. Dzień niezdecydowania. To brzmi ciekawie. To brzmi jak dzień na naszą stronę. Na naszą korzyść. Jeśli chodzi tutaj o kradzież. Także nam to pasi. Dobra, wbijamy tu. Wbijamy tutaj i czekamy na chwilkę. Okej, wychodzi na to, że udało się nam wykonać jakby dwa questy w tej 111 w takim razie. Udało się nam zdobyć łup, ten antyczny zegar na ścianę i udało się nam zaliczyć dwie misje. Podłóż niepostrzeżenie paczkę i zniszcz pralkę. Zostały nam jeszcze łupy, ale to odłożymy sobie zaraz z rzeczy
odłożymy sobie zaraz rzeczy do auta i wbijemy tam znowu. Co najwyżej przekimamy, żeby była znowu noc. Więc czekamy. I mamy 15 poziom. Właśnie, 15 poziom się odblokował, więc mógłbym się nauczyć tego lepszego od aut. O, to jest dobre, nie? Tu bym mógł się teoretycznie nauczyć tej zręczności poziom drugi. To też jest dobra opcja. Ale szczerze powiedziawszy, chcę się tego nauczyć od aut. Jak wbijemy ten 16 poziom, to wtedy się nauczymy tej zręczności. Chcę się nauczyć tego od aut, bo chciałbym gdzieś pojechać i spróbować ukraść te auta. Jeszcze nie wiem do końca gdzie, nie wiem jak, ale chętnie bym to przetestował. Gdybym tylko miał umiejętności, gdybym tylko wiedział gdzie, jak, po co, to bym... Znaczy po co, to ja wiem. Tylko gdzie i jak. No ziomy! Ja rozumiem dzień niezdecydowania, ale to ja bym zdążył stąd wybiec i wrócić. Ja się spodziewałem, że to wiecie, będzie chwila, moment ten i tutaj stwierdzą, że a dobra, nigdzie go nie ma, to spadamy, nie? To jedziemy gdzieś tam. A ci kurde cały czas tutaj poszukują mnie w okolicy. Weźcie, odpuśćcie albo się zdecydujcie, że mnie ścigacie, nie wiem. Schowany byłem. Co, odpuszczacie czy nie? Jestem już pół kilometra od was. To już i tak mi się opłaca uciec, nie? Bo teraz bym musiał dobiec dopiero do auta, żeby sobie tam wrócić. Dobra, skoro uciekliśmy i to tak z łupem, no to sobie odłożymy cały łup tutaj do skrzyneczki, żeby później nie było. Plany mam różne, plany narkotykowe, plany jakieś tam nakupione, nie wiem czemu to się jakby nie zalicza nam do jakichś tam przedmiotów czy coś, tylko wszystko mamy jakby po kieszeniach pochowane. Dobra, steel gear, czy mamy coś jeszcze do kupienia? Strzelnica, plan i narzędzie do hakowania bankomatu. Narzędzie do hakowania bankomatu? Albo trzeba trzy koła. Oczywiście, że nie mam trzech koła. Ale może Black Bay? Może Black Bay nas uratuje? Już sprawdzimy, co tam siadło na Black Bayu. Inne, tutaj nic oczywiście nie siadło i tutaj też oczywiście nic nie siadło. Mamy trzy koła, czy nie mamy trzech kół? Nie mamy trzech kół, oczywiście, że nie. Już się cieszyłem, to nie. Dobra, wpłaćmy sobie tam większość hajsu. Nic nie wypłacamy. Wpłaćmy większość hajsu. Hell Neighbor coś nam tam zaliczyło, ale nic nowego nie wpadło? Wpadło, podłóż niepostrzeżenie paczkę, 401 magazyn, sfotografuj parę pokoi, 203 Dalton. To teraz w 203 będzie sfotografować i w 203 będzie podłożyć paczkę, bo patrzę na tą moją ściągę z boku. I to jest gruby hajs za to 203. 200 czy 401, no ale bardziej bym chciał wykończyć całą tą lokację na 100, nie? Całą tą lokację pierwszą, a najbardziej to bym chciał wykończyć te kulczyki, nie? Czyli tą naszą misję główną. Weźcie ziomki, dajcie mi tam ukraść te kulczyki. I wtedy byśmy mogli odkryć biżuterię, o co chodzi z biżuterią, jak ją tutaj sobie rozkładać, jak ją na części brać, coś tam, nie? To by było fajne. Chciałbym tak. Dajcie mnie tak, pozwólcie. Gdzie jest biżuteria? Znaczy pewnie w sejfie, no logicznym by to było, że biżuteria jest w sejfie, więc... Dobra, źle pojechałem, nie? A nie, dobrze. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Dobra, mieliśmy się dostać tutaj, 111... tam jest kamera od ogródka. A spróbujmy w sumie od ogródka się tam dostać. A co tam jest od ogródka jeszcze? I tutaj wy co? Dalej śpiochy? A nie, ten siedzi, ale on zaraz wstanie i pójdzie spać. To jest dobry deal. I oboje będą wtedy znowu spali. I ja sobie wtedy mogę znowu im tam wybić do środka. No drzwi się zamknęły, no nic dziwnego, że drzwi garażowe się zamknęły. Ziomek, on mnie zobaczy. No, że on mnie nie zobaczył, to jest po prostu ostatecznym patafianem, nie? To po prostu... Dobra, ona do 6 tam śpi, on... Aha, oboje wpierone, bo do 7 rano. 7, 8, dobra, na luzie, mamy czas. Możemy tam sobie wbić, mogłem zapisać. Dobra, mogłem zapisać, nieważne, nie zapisałem, trudno. Miejmy nadzieję, że nas nie złapią. Nie podnosimy pierdół i nie podnosimy śmiesznych rzeczy. Złota bransoleta w sejfie, komputer gamingowy na piętrze, zestaw VR na piętrze w szafce. Próbujemy im wszystko tutaj na pięterku opierniczyć. Rolety okienne. Jakbym im rolety okienne ogarnął, to mógłbym uciec oknem. Albo mógłbym się włamać oknem.
Dobrze, że się nie obudzili. Dobra. Rozumiem, że tu będzie zestaw VR, tak? Zestaw VR. 30 pedeków. Dobra. Super. Tu jakieś tam rzeczy są do... A bo to jest dom ten szeregowy. Ja usłyszałem sąsiada. Jak się zląkłem. Ile jest wart odkurzacz? 200 dolków i waży 2 kilo. Tak wiem, tracę czas w tym momencie, ale ciekawi mnie. A to... Monitor wysokiej klasy, 2 kilo. Ciekawi mnie, mega interesuje mnie, ile będzie wart taki monitor. Dobra, możemy im tu wbić. Oni to są. To są śpiochy. Ich to nie ruszy. Piąta, myślę, że spokojnie do szóstej, po szóstej mamy czas. 5-2. No, na słuch. 3-2. 2-9. Ja pinkole! Nie zdążyłem puścić. Dobra. 5-2. 3-2. Strasznie dużo trzeba kręcić z prawej na lewą, nie? Brakuje jakiejś takiej opcji, żeby to szybciej kręcić. 3-2-2-9. Jest. Powolutku. Złota bransoletka. Pewnie, jak jesteśmy koło nich. Pewnie, jak jesteśmy zaraz koło nich, to gość będzie odbierał telefon, nie? Geniusz. Którą mamy? 6:22. Myślę, że należałoby się stąd zbierać. Co ty tu masz? Ej, panie, czarny skórzany portfel. Gitarę elektryczną. Dobra, zamykamy drzwi. Bierzemy kompa. Której z nich zaraz wstanie? To będzie wyścig z czasem. Wyścig z czasem, czy ja zdążę pierwszy zwiać z tego domu, czy ktoś zdąży mnie tutaj dostrzec. Czy oni zdążą się skapnąć, że nie zamknąłem sejfu. Nie wiem, no ja na ich miejscu bym się skapnął, że ktoś zajebał, znaczy ukradł, przepraszam za słownictwo, diamentową biżuterię, nie? Ale widzę, że ich nic nie ruszyło, nie? Spoko, luzik. Już się bałem, że babka mnie wykryje. No ja wiem, że niosę za dużo, ziomek. Ja mam tego 100% świadomość, że ja niosę za dużo, ale ja jestem tak szczęśliwy, że ja niosę tym razem za dużo. To jest jeden z pierwszych razy, gdzie informacja niesie, że za dużo jest dla mnie tak, nie wiem, podnosząca na duchu, nie? Przygotuj bransoletkę i sprzedaj ją na Black Bay. To zaraz. Na razie jedziemy z tym kompem, nie? Chociaż może z tym kompem też da się coś zrobić. A może niekoniecznie najlepszym pomysłem jest sprzedawać od razu ten komputer. Może ja mogę go tam, nie wiem, podrasować, wyciągnąć z niego części, sprzedać osobno kartę graficzną, osobno coś. Się okaże, że taki komputer to ja sprzedam za tam, nie wiem, $500, a on jest wart, nie wiem, 3000, nie? W częściach. No, może. Czy ja mogę go gdziekolwiek tutaj wykorzystać? Dobra, przygotuj biżuterię. Interakcja. Okej. Okay. Wyciągamy kamyczki. Co z tego, że diamenty są znakowane tak naprawdę laserowo? No, ale w sumie diamenty, nie wiem jak tam zresztą takiej biżuterii. Wiem, że diament jest na pewno znaczony. Dobra, czyli komputera chyba się nic nie da jednak zrobić z kompem. Trochę wam powiem szczerze, liczyłem na to, że będzie jakaś możliwość zrobienia czegoś z komputerem. No, troszkę się zawiodłem. Nie powiem, że nie, bo troszkę się zawiodłem. Dobra, co my tu mamy? Łup, zestaw VR, złota bransoletka, części. Okej. Okay. Ha, nawet mi gra nie pozwala tego odłożyć. Pistolet własnej roboty nie mogę sprzedać. Smartfony mogę sprzedać. Telefony mogę sprzedać. Słuchawki mogę sprzedać. No tutaj są plany. To plany to raczej nie.
Okej, okay, bo ja wziąłem i sobie zabrałem rzeczy. Aha, nie mam nic do odłożenia. Dużo rzeczy do sprzedania mamy. Dużo rzeczy do opylenia mamy. Dobra. Black Bay. Inne. Złota bransoletka części. Serio to było tylko 1000 dolków? Szczerze, spodziewałem się dużo więcej. Nie będę kłamał, spodziewałem się dużo więcej po tej bransoletce. I need a few interior photos of 106. Get it done and I'll cut you some more debt. You know what's funny? We bailed out our former associate from jail. He owes us $100,000. My friend. He tells him what to do, like a dog. I enjoy doing that to you. Okej, gość im wisi 100 tysięcy i każą mu jak psu. Znaczy, no, rozkazują mu jak psu i każą mu robić, co im się żywnie podoba. My wisimy 500 000, więc w sumie to nam nie dość, że mogą rozkazywać, też naszym życiem mogą rządzić, nie? Tak. Jakby się nad tym zastanowił, to tu nie powinno być żadnych dylematów, nie? Jak wisimy komuś 500 000, pół bańki. Dobra, ale trzeba przyznać, że dobrze byliśmy okraść ten mafię na 500 000. 3,5 koła mamy. Dobra. Siema, Wadida. Sprzedaj wszystko. Dawaj, ile mi wybulisz za tego kompa? Czy mi się wydawało? Komputer był chyba 2,5 koła. Komputer był chyba wart 2,5 tysiąca. No i to ja rozumiem. Takie rzeczy. Takie sytuacje, to jest to, co ja rozumiem i akceptuję. Dobra, w 107 mamy zniszczyć krzesło. On teraz chce, żebyśmy zrobili zdjęcia w 106. Czyli moglibyśmy... Aha, no i po co ja tam ruszałem autem? Potrzebujemy się dostać do 106, tak żeby nikogo nie było. Tam jest to problematyczne. Dostanie się do 106, o ile dobrze pamiętam, i jest bardzo problematyczne, żeby tam nikogo nie było. Już patrzymy. 106 Colebrook. Właśnie mi krzesło tak zapiszczało, jakby ktoś drzwi otworzył. I miałem takie what the heck. Dobra, mieszkańcy. Poza domem. Siódma. Tu nieznane Olivia, co robi, ale tu jest poza domem. Tu jest tylny ogród, pokój gościnny. Ci się cały czas szlajają, nie? Tu jest najlepszy czas. Tu jest najlepszy czas, żeby coś pokombinować. Więc przewińmy czas do 4:00. Do 4:00 i będziemy tam grzebać, szukać, może się coś uda zrobić. Dobra. 4:00 rano. I pokombinujemy w tym 106. Zrób kilka zdjęć. No, zdjęcia nie powinny być problematyczne. Jak jedno z drugim będzie spać, albo jedno nawet będzie sobie w łazience czy coś, to powinno nam pójść bez żadnego problemu, nie? Raczej... Trochę bardziej 107 się obawiam za każdym razem. No i tu jest 106. No i teraz tak, ona powinna wyjść. Tamta sobie siedzi, a ten idzie chyba spać. Gdzie tu mamy lorneteczkę, nie? No, ten idzie w kimę. Ta sobie tu siedzi. Podstawowy laptop, 300, automat do kawy, obraz więź, obraz fortefian, obraz łyżki, odkurzacz. Mi się nawet ceny niektórych rzeczy pojawiają. Projektor $100. Gitara akustyczna 300. Gicior, no, nie wiedziałem, że to tak, aż tak fajnie działa. Dobra, na ten moment wyłączamy sobie lornetę, wracamy do łapek. Nic nas tutaj chyba w tym momencie nie zaskoczy, poza tym, że ta pani ma iść spać. No to ona sobie pójdzie ładnie, kulturalnie w kimę. Czemu my nie możemy przejść? Macie czacze, że nie mieściliśmy się w pojedynczych tych drzwiach? No ale dobra. Oni teraz we dwójkę śpią, więc mamy tutaj dosłownie chwilę teraz, jak we dwójkę kimają. I powinniśmy spokojnie zdążyć zrobić sobie zdjęcia. Widzicie, musiało być zdjęcie akurat łazienki, nie? Akurat łazienki, bo przecież tam większość czasu przebywają.
No i drugie zdjęcie musi być w ich pokoju, nie? Nawet z nimi na śpiąco. Czy my zdążymy sobie otworzyć sejfik? Nie wiem, czy coś w tym sejfie będzie, ale tak w formie zabawy i testu. Śmieszy mnie to. Tak wiem, nie daję tego po sobie poznać, nawet średnio, a chociaż nie, po głosie to słychać. Ale bawi mnie to niesamowicie. Jak właśnie jesteśmy, wiecie, dosłownie w jednym pokoju z nimi i ich okradamy. Nie użyłem cichego otwarcia. Tylko głośno otwarłem. Jak skichałem, to mogło zakończyć całą moją karierę. No serio, pusto. No ale przynajmniej se safe otwarliśmy. Srebrny medal, ziomek. Sreberko. A mogę okraść kieszenie? Kieszenie są puste. Jakie biedaki. Nic tu nie mają. Tam jakieś drogie gitary, coś tam sprzęta, a jak przychodzi co do czego, to po prostu pustostan. Dobra. Bo zaraz któryś z was się obudzi, a nie ma co kusić losu. Natomiast bardzo chętnie pokusiłbym się o wasze wyposażenie garażowe. Garażowo-łazienkowe. Gdzie wy tu macie tą piwnicę? Tu się złaziło do piwnicy. No nie. Dobra. Jaki fart. Przecież ty bym mnie widział. Dobrze, że był zaspany. Dobrze, że był bardzo zaspany, nie? Nie chciałbym nigdy w życiu być tak zaspany jak ten gość przed chwilą. Żeby, wiecie, nie skapnąć się, że ktoś jest w mieszkaniu. Dobra, misja wykonana. Zaliczyło nam te wszystkie zdjęcia. So, we're stealing a car, I see. Just make sure to open the gate last. It'll make some noise. Serio, typ kazał mi ukraść samochód w domu, w którym akurat w tym momencie jestem? Nie wiem, czy to przypadek, czy tak miało być, ale... No. Nie. A to było takie piękne włamanie. Ale po czym typ się skapnął, że drzwi któreś musiał otworzyć, nie? Musiał któreś drzwi otworzyć. Tak jak mówiłem, pazerność. Pazerność jest największym wrogiem po prostu w tej grze. Tu nie ma większego wroga w tej grze niż ludzka pazerność. Także do której to spaliśmy? Chyba do czwartej. Zaryzykujemy sobie tym razem do trzeciej, żeby mieć trochę więcej czasu. Ona sobie tam będzie kimać. My w tym czasie powinniśmy spokojnie łamać się do środka. Na zasadzie otworzyć sobie tam furtkę. Powinna ta córa, czy kto to tam jest, wyjść już do szkoły. Nie? Tu wszyscy pięknie, córa wychodzi do szkoły. Tatuś idzie spać. Żonka zaraz wstanie do łazienki, czy nie? Tak, ona o czwartej wstaje do łazienki, czyli ona dopiero wstanie do tej łazienki. No... No ale to spoko, to mi nie przeszkadza, że ona sobie wstanie do tej łazienki. Bo ona wstanie do łazienki, ale nic tu więcej nie będzie robić, nie? Nie powinna sprawdzać drzwi, żadnych z takich rzeczy. Więc ja tu sobie powinienem na spokojnie przedostać się do garażu. Ja opinkolimy sobie tutaj i garażyk już na początek.
Zejdziemy do piwnicy. Nie wiem, czy to przypadek akurat, że okradałem ten dom i dostałem misję w tym domu, czy tak serio miało być. Dobra, no i robimy tutaj zdjątko. Czyli tym razem zaczynamy od drugiej strony. Tutaj była ta książeczka. Marakasy. To nie jest coś, co mnie interesuje. Czajniczek, tosterek. Tak, tym razem kradniemy im wszystko, dlatego że w międzyczasie myślę stąd zwiać, albo nawet gdyby się pojawiła nam misja z autem, to najpierw stąd zwiać i po auto wrócić na przykład następnej nocy, nie? Czekamy, aż ona pójdzie też w kimę. Także nie idziemy... Serio, spartoliłem wytrych. Także nie idziemy tam, dopóki ona nie pójdzie spać. Zresztą nic mi to nie da, bo ona zanim pójdzie spać, to musi jeszcze wziąć No. Musi opuścić łazienkę, nie? Okej, czyli jak rozbrajam, a nie używam przycisku, to otwiera się po cichu. Spoko. Dobra. Zdjęcie łazienki zrobione. Tutaj ekspres do kawy. Ekspres do kawy jest cennym przedmiotem. Dobra, wy tutaj z cennych przedmiotów... Tak, po pierwsze... To się jakoś nazywa. Dobra, jak oni w tym momencie się nie skapną, to co my tutaj zrobiliśmy, to są po prostu totalnymi osłami. Ale okej. Mamy wszystko przygotowane, mamy otwarte, mamy ten... Okej. Włamujemy się do auta. Do środka. No i teraz tu. Czy my zawsze sterowaliśmy ze środka auta? Czy my tamtym autem też sterujemy ze środka? Czy tylko mi się wydaje, że sterujemy z zewnątrz? Uciekamy! Żeby nas nie złapali! I co, jak dojedziemy tym samochodem do dziupli, to będziemy mogli sobie go rozkręcać? To by było fajne. To by był bajer. A właśnie, mamy ten palnik do otwierania też tych rzeczy. No co za menda, skrzynia biegów i katalizator. Katalizator jest droga rzecz. To pierwsze, co kradną właśnie złodzieje. Znajomy mu właśnie ukradli. Samochód pod blokiem stał i mu potrafili zarąbać katalizator, nie? I to jeszcze w zimie. To po prostu bezczelność, level master. Rob tips. Dobra, weźmy BlackPay, sprawdźmy. Chociaż BlackPay, nie wiem, czy powinienem sobie sprawdzać od razu, czy powinienem sprawdzać po tym, jak rozkręcimy tamto auto. Ale dobra. Robimy taki myk. Tu chcę wrzucić do auta ten łup, który mamy. Nie ukradliśmy tam w sumie zbyt wiele cennych rzeczy. Gitarę zarąbaliśmy, nie? To spoko. Aha, interakcja to jest po prostu interakcja z całym autem. Że je wrzucamy na kanał. No i co teraz? Silnik, interakcja. Wow! Taki car mechanik nam się odpalił. I możemy sobie wszystko porozkręcać. I tyle części będziemy mieli. Tylu części będziemy mieli. Dobra, kabelki ściągaj. Pokrywę ściągamy. Ja bym chciał, żeby rozkładanie samochodu było tak proste jak zawsze w tych grach. Właśnie, ostatnio się zastanawiałem, muszę sprawdzić, czy jest jeszcze promocja, bo sobie dodałem do koszyka do zakupów motor Mechanic Simulator, ale chyba się skończyło. Pewnie zgaduję, że skończyła się promka i kicha, a nie kupię sobie giereczkę.
ale a może akurat, a prawym przyciskiem się obraca. Wow, zużyte sprzęgło, no nie, no co mi z zużytego sprzęgła, no. A może akurat ktoś się pokusi, może akurat ktoś będzie potrzebował sprzęgła. Dobra, co my tu mamy? Tu nic, tu nic, tu nic. Koła. Nie koła? Czekajcie, to co? Od boku muszę się dostać do kół? Czy o co chodzi? Czy muszę go podnieść? Zawieszenie. Okej, okay, zbiornik paliwa. No to to ładnie. Kołpaki, akumulator. Pięknie. Nie, tu ewidentnie nie. Kołpak też nie, no bo tu sensownym by było najpierw wciągnąć kołpak, później koło, ale widzę, że w ogóle nie mamy takiej opcji. O, od dołu się ściąga ten element i co tu, od dołu też silnik będziemy ściągać? Też nie. Okej. No, jesteśmy na kanale, więc... A nie, dobra, niby jesteśmy na kanale, ale tak samochód i tak jest podniesiony. Czyli co, czekajcie, tu mieliśmy silnik, tu mieliśmy ten... Czy da się bardziej podnieść auto? Tak, no i wszystko jasne. I teraz można ściągać koła. Dobra. I już raz, dwa. Z drugiej... Czy ja muszę z każdej strony podchodzić do każdego koła? Tak, serio, tak. No ale dobra. Uznajmy, że to jest takie, takie realistyczne. Będziemy mieli pierwszą kradzież auta za sobą. Dobra, i kolejne koło, właściwie kołpak. A właśnie, dzisiaj dostałem info od mechanika. Będzie grubo, przód też cały tam do odnowienia, jeśli chodzi o amortyzatory i takie rzeczy. Także możemy spokojnie robić zbiórkę na samochód. W sensie, nie, że wymieniam samochód, tylko na naprawę ręki. Także, no cóż, dobrze, że ostatnio nie wydawałem dużo na gry, tak pokrótce. Okej. I teraz... I teraz co? I znowu w dół. I co, i z silnika teraz mogę coś tutaj? Nie. Nie. Nic mi tu nie pozwala z silnika więcej ściągnąć. O, samouczek mechaniczny. Istnieją trzy rodzaje części silnika, zawieszenia i koła. Aby wyjąć silnika, samochód nie może być podniesiony. Aby wyjąć zawieszenie, musisz podnieść pojazd, wejść po spód, aby spojrzeć na naciśnij E. Koła zdejmujesz patrząc na koło, naciskając E. Okej, okay, dobra. Więcej poradników. O, Ania przyszła. No to ZW. Dobra. Ania wróciła. Pogadaliśmy. Więc nie mam zielonego pojęcia, o czym mówiłem. Tak, tak totalnie, nie? Jakby ktoś w tym momencie mnie pytał, ja jestem z innej planety, nie mam zielonego pojęcia, o czym wam, z wami rozmawiałem przed chwilą, o czym mówiliśmy, nic. Zero, nul, nicht. Keine. Dobra. Ale za to próbujemy tutaj wziąć i dokończyć całe to rozbieranie tego samochodu. Bo został nam do wyciągnięcia silnik, tak? Łup. No, super. Po co nam łup, jak nie możemy ten... Jak nie możemy tutaj z niego skorzystać. To mamy komputerek, dobra. Po co nam komputerek, jak też nie możemy nic z nim zrobić. Tutaj mamy grzejniczek, no to wszystko super, żeby nam nie było zimno. Te części też wszystko jest nieużytkowe. Klapa jest nieużytkowa. No i co ja mam teraz niby zrobić? Wyjmij skrzynię biegów oraz katalizator i wyślij je przez Black Bay. No to chyba skrzynię biegów i katalizator chyba wyjąłem. No dobra, spróbujmy w takim razie wysłać to przez ten Black Bay cały. Chyba, że nie wyjąłem czegoś, to się zaraz okaże. Black Bay, części samochodowe. Jest. Dobra, no to wysłaliśmy kilka części. Hey, listen, I need something quick and easy done and you get to explore a brand new neighborhood. Deal? Go to 204 in Hillville and drop this note at Garage 2A. Don't read it. Thanks in advance. Dobra. Mamy się dostać do Hillville. Byliśmy tam już, ale ewidentnie gra chce nam pokazać coś innego. Wartość części 0 dolarów, no. Czemu ten silnik po prostu za Chiny? Ludowe, nie chcę tutaj ani sprzęgło, ani wał. No, no nic. Po
prostu nic. No chyba, że faktycznie musimy go jeszcze raz podnieść. Aha, tu są tylko dwa tryby, czyli albo jest tak podniesione, albo całkowicie opuszczone. Nie, tutaj też nic, nie? Już tu nie wyciągniemy żadnych tych... żadnych części. No chyba, że chodzi o to, że skoro części są opisane jako zero... Aha, patrzcie, koło, a nie ma koła. Chyba, że skoro części są opisane jako zero, to znaczy, że ten samochód już jest całkowitym szrotem i się do niczego nie nadaje, nie? Jeszcze jest tylko taka opcja, bo innej opcji w tym momencie nie widzę. No i dobra, no i mamy zawieszenie od dołu. No tu totalnie nic... nic już się nie da. Nic już nie ma. No nie ma nic. Choćbym jak chciał. To tu jest po prostu całkowicie pusto. No i co teraz z tym autem tak w sumie? No bo mamy to auto, nie? Koła nic nie, już nie wykręcimy. Możemy sobie używać podnośnika, możemy patrzeć na silnik, na inne elementy. No ale co z tym całym złomem? Brak informacji? Wiecie, no jednak spodziewałbym się, że będzie jakaś opcja, nie wiem, niszczarki, zgniotu. Okej, tu jest złom leżący obok. Tu nic nie ma. Czyli co, jak będzie kolejne auto, to po prostu je zastąpi? Dobrze rozumiem? Że kolejne auto po prostu je zastąpi. To by miało sens. Tu gdzieś mamy na łopatę. Na łopatę i jeszcze do otwarcia, nie? Super. Właśnie, wytrychy miałem kupić. Dostałem dużą zniżkę na tę miejscówkę. Zdaje się, że właściciel zginął w pożarze i dzieją się tu dziwne rzeczy. Nieważne, będzie służyć jako kryjówka, gdyby zrobiło się gorąco. Super. Też wiemy, czemu miejscówka opuszczona. Już wiemy, czemu miejscówka opuszczona. A to co to jest? To jest jakiś gaz. No, nie mam zielonego pojęcia, do czego jest ten gaz. Może będzie kiedyś, żeby wysadzić miejscówkę w powietrze, nie? Jak coś pójdzie nie tak. Dobra, łup, pamięć USB możemy sobie odłożyć. To nas nie interesuje. Udaj się do 204. Mamy 37 minut. Ha. Może by tak spróbował? Może. Stolen Rewards. To nie. House Renovator też nie. Dark Bank. 11 koła mam w portfelu, ale czekajcie, to Steel Gear. Tu mamy ten narzędzie do hakowania bankomatów. Strzelnica Plan. Dron Neonbot. No oczywiście, że mi zabraknie, nie? Ale to dobra. Bierzemy... Aha, to było mi zbędne. Mięso dla psa mamy dwa. Dobra, gicior. Kiteł! Kiteła nie wolno odpuścić. 25 expa. Chodzi piechotą. Bo mówi się, że coś tam piechotą nie chodzi, nie? Ale tu dosłownie chodzi piechotą. Dobra, 38 minutek. 38 minutek musimy znaleźć ile? 204. 204. Nie wiem, czy ja sobie wykupiłem informację dla 204, czy nie. Chyba na milimetry po prostu się... Furgon. Dobra, to zamiast się zająć 204, to się zajmiemy na ten moment furgonem. Siema ziomek, jedź dalej, jedź, nie przejmuj się, nie interesuj się, nie twoja sprawa. Pięknie. Dobra, siadło. O, to było ładne. No i bardzo ładnie i telewizorek smarcik. I tyle? Serio? Biedak złodziej. Złodziej, biedak. Dobra. Wcale się nie skapnie, że po prostu wyciągnęliśmy z jego furgonu i wrzuciliśmy sobie na pakę, nie? Otwartą. Świetny pomysł. Świetny pomysł. Mógłbym sobie w sumie wykupić w końcu większe miejsce na tą skrytkę w samochodzie. No i co my tu mamy? Wszystkie drzwi zamknięte. Tu mogę się dostać przez tył. Tu mogę użyć ten.
Dobra, tu widzę, że po prostu jest zero, nie? Tu nic chyba nie ma. Dobra, tu jest jakaś konsolka. To jest biedne miejsce po prostu. A z drugiej strony ciekawe miejsce do zamieszkania, nie? Że ktoś buduje coś takiego i są ludzie, którzy są chętni tam zamieszkać. Dobra. No i tu mamy niepostrzeżenie położyć notatkę. I gdzie ziomek idzie? Czy ziomek serio tu idzie na tyły? Nie. Już się bałem, że typo idzie gdzieś tu na tył. On jest tu w środku. I czekajcie, pomożemy sobie wziąć teraz lornetę. Nie był w środku! No serio? On nie był w środku. On był na zewnątrz. I co on tu robi? I ziomek i... Dobra, ale co ty robisz, to jest jedno, ale co ty planujesz robić? 19.20 go nie ma. Dosłownie trafiliśmy na ten jeden moment, kiedy typ po prostu tutaj przychodzi. Okej. Okay. W sumie to dzięki wielkie. Miło było. Niesiesz za dużo. No, wiem, że niosę za dużo, ale szczerze powiedziawszy, no nie rusza mnie to w ogóle, nie? Bo znowu opierniczyłem całą chatę komuś i nawet mi to za bardzo nie pykło. Ukradnij laptopa z poufnymi informacjami z 207 i idź do domu. Dobra, ale na ten moment sobie kończymy. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Jeśli się wam podobało, zostawcie łapę w górę. Zazwyczaj zapominam wam o tym przypomnieć. A wy zapominacie tego zrobić, aczkolwiek niektórzy pamiętają. Bardzo mnie to cieszy, to jest motywujące. No ale suma summarum, to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Ja sobie jadę posprzedawać, poddawać rzeczy i tak specjalnie jadę na inną miejscówkę, żeby sprzedać rzeczy, mimo że w tej miejscówce też mam sprzedawcę. Nieważne, nie interpretujcie tego, bardzo proszę. Dobra. W każdym razie w następnym odcineczku będziemy sobie dalej tutaj cisnąć z jakimiś fabularkami, będziemy cisnąć tam z kradzieżą samochodów, jakieś może rzeczy, może jakieś napady sobie przetestujemy, jak to tam działa czy coś, bo gdzieś tam próbuję te napady, ale one są trudne. Trudno jest ogarnąć te napady tak wiecie, żeby one wyszło, żeby udało się coś z tego napadu faktycznie wyciągnąć. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, bajuuu!